Pijany Magnus Carlsen grał w szachy na imprezie i tutaj popełnił kolosalny błąd, którego przeciwnik nie wykorzystał. Trzeba było wyganiać potężnego skoczka, a ten zagrał wieża H7. No i teraz Magnus przejmuje tutaj inicjatywę w partii desperackie G3. No to Magnus wrzucił wieżę do akcji. Wieża A7 jest chytra pułapka, więc czarny się broni. Wieża H5, ale tutaj Magnus kontratakuje. I co ciekawe, po wieża bije G3, pan Damien grający biały miał remis. Wystarczyło zagrać wieża A8 i Magnus nie ma gdzie się schować tym królem, bo jak pójdzie na D6, no to straci wieżę po szóstej linii, bądź też skoczka z szachem. Więc w partii zostało zagrane wieża H1. No i tutaj już Magnus łatwo wygrał, dorabiając hetmana.